podróża będzie nam opowiadał. Także oddaję głos naszemu gościowi. I tak jakby przyjrzeli się niektórym wydarzeniom albo niektórym miejscom i sobie je skojarzyli. Bez pośpiechu. Żebyśmy je spróbowali przeżyć i zrozumieć. I to pierwsze miejsce na przykład tutaj to jest, no właśnie, to jest góra. Znajdujemy się pod górą na granicy izraelsko-libańskiej i to jest jakby podnóże góry Hermon. Z góry Hermon to jest góra, na która jest ukryta trochę jak Kilimandżaro, taką wielką czapą śniegu przez pewien czas. I z tej góry Hermon spływają źródełka i strumienie. Takie strumienie spływają i się zamieniają potem w coraz to szersze strumyki i potem zamieniają się w rzekę, która nazywa się Jordan. Co najbardziej lubi Pan w odkrywaniu nowych miejsc? Miejsc. Ja powiem przewrotnie, tak jak napisał to kiedyś Salman Rushdie, że Brytyjczycy nie odkryli Indii, bo nikt ich nie przykrył. Ja nie odkrywam miejsc, ja po prostu jeżdżę w różne miejsca w świecie i staram się je opisywać, dlatego że mam takie zaplecze już, że tak powiem, doświadczenia reporterskiego, jeżdżenia po świecie. No i oglądam ten świat, poznaję, nie odkrywam, tylko poznaję raczej, staram się oswoić siebie samego i zrozumieć pewne procesy, które w świecie zachodzą, a potem to przekazuję dalej, w postaci książek najczęściej. A nie męczą Pana ludzie podróże? Czy nie męczą mnie podróże? Tak. Nie, podróże są fajne.